Hejka! Ponieważ są wśród nas ludzie i ja nawet niektórych znam, którzy lubią programować bardziej w C++ niż w Blueprincie Pokażę jak zainstalować środowisko Visual Studio, które bardzo dobrze integruje się z Unreal Engineem I można wtedy modyfikować albo elementy silnika, albo otworzyć nowe bloki, które później można wykorzystać w Blueprincie Linka do tej strony macie w opisie Ściągamy bezpłatny program Visual Studio, w tym przypadku jest to Visual Studio Community i można go wykorzystywać za darmo i bardzo dobrze działa z Unreal'em ale trzeba go odpowiednio skonfigurować dlatego pokażę jak ściągamy wersję instalacyjną zapisujemy gdzieś na pulpicie i zamykamy przeglądarkę aby go właściwie skonfigurować trzeba wybrać konkretne elementy ale można go wykorzystać też do programowania w, w silniku Unity ale w tym przypadku będziemy programować tylko Unreal Engine ok, kontynuujemy instalację Instalera przede wszystkim na początku wybieramy programowanie aplikacji klasycznych w DotNecie to jest konieczne konieczne też jest pro, klasyczne programowanie aplikacji w C++ bo w tym języku właśnie programuje się w Unreal Engine w C w Unity i oczywiście dodajemy elementy które wymagamy aby integrowało się to z Unreal Engine em. czyli wybieramy Unreal Engine Tutaj to jest y, instalator aparatu oraz adapter Unreal Engine. Instalujemy te dwie rzeczy. No i pamiętajcie, sam silnik zajmuje jakieś 30 parę giga, a tu dochodzi jeszcze 13 giga, więc zróbcie sobie wolne trochę na dysku, walcie jakieś zdjęcia, filmy, gry i wszystko będzie fajnie. Wtedy, wy, oczywiście, my teraz gry robimy, a nie gramy w czyjeś, wiadomo. OK, nie musimy zakładać konta, to jest fajne. Po prostu dajemy, że nie, i uruchomimy. uruchomimy wersję dla C, bo właśnie ta będzie nam potrzebna. OK, i uruchamiamy program Visual Studio. W sumie to jest wszystko, co musimy na samym początku zrobić. Później możemy go po prostu zamknąć i działać. Dlatego ja to zrobię. Już więcej nic nie musimy instalować. Zamykamy tutaj. Instalator też już jest niepotrzebny, czasem można go uaktualniać, no ale jak jest zainstalowany na świeże, to póki co nie trzeba. Ok, pokażę, jak stworzyć grę z C. Możecie oczywiście zrobić grę blueprintową i później dodać nową klasę i projekt się przekonwertuje na C. Jeżeli nie macie do, m, za bardzo doświadczenia, z programowaniem, to lepiej Blueprinta zawsze zaczynać, bo tutaj na przykład postać będzie napisana w kodzie, a nie w Blueprincie. Ten kod oczywiście można później. M, Zrobić potomka jego w formie blueprint'a i robić wszystko w blueprintie. No ale jeżeli nie jesteście zaznajomieni, to lepiej w C nie wchodzić. Chyba że bardzo lubicie. Ok, wchodzimy tutaj do All, mamy katalog Content oraz ten z klasami C, czyli na przykład z naszą postacią. Wchodzimy do środka i nie pokaże ona się w blueprintie, tylko pokaże się ona w Visual Studio. Wygląda tak, jest tam kapsul component, kamera, tego typu rzeczy. Ja tutaj nie będę nic zmieniał. Ale pokażę, że są dwa pliki, czyli header i CPP. Tutaj dodam tylko komentarz, żeby zapisać i pokazać, jak się kompiluje. Czyli zapisujemy wszystko, nie kompilujemy tego Visual Studio, tylko przechodzimy tutaj. Na samym początku polecam oznaczyć live coding, bo, bo to, jest, to jest problematyczne. No to oznaczamy to pierwsze i po prostu naciskamy te, te pudełeczka tutaj i wszystko się kompiluje. Za pierwszym razem to trochę dłużej trwa, później kompiluje tylko to, co jest up-to-date, czyli to, 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 co zostało zmienione jakoś, czyli zostało zmodyfikowane. OK, możemy uruchomić, działa ja tak samo. Tak samo można uruchamiać na wiporcie, tak samo można uruchamiać na standalone I tak samo jak w poprzednim odcinku Można kompilować do wersji grywalnej na komputerze na którym nie ma Visual Studio Czyli po prostu wszystko działa tak samo Tutaj też Alt -Enter, powiększamy okienko Alt F4 z niego wychodzimy W następnym odcinku przejdziemy do nieco bardziej zaawansowanych rzeczy Bo będziemy konfigurować wszystko pod telefon Tutaj na razie zamykamy wszystko I żegnamy się na dzisiaj do zobaczenia w następnym odcinku i oglądajcie mój kanał, koniecznie!